Dzień dobry, cóż to za wesoły vlogmas, a to ja, właśnie mój vlogmas kolejny, a już taki obiecany, który sobie zaplanowałam, tamte były nieplanowane, ten jest jeden dzień przed wlotem do Polski, jutro lecę do Polski, jestem prawie spakowana, powiem wam, mam tutaj walizkę, o, tutaj właśnie ją mam, ciuchy spakowałam, dlatego że jeszcze wczoraj robiłam pranie, także to już mi odpada, najgorsze, ciuchy są zawsze najgorsze, nie uwielbiam pakować ciuchów, nie lubię bardzo. Dzisiaj została mi do spakowania kosmetyczka, podręczna torba, jakieś sprzęty, ładowarki, nie sprzęty. W sumie jadę jutro o godzinie 17, dopiero mam lot. I gdzie jadę, to też wam jutro w jutrzejszym vlogu dam znać, bo ta podróż do Polski nie jest taka standardowa jak zawsze, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, to koniecznie musicie na jutrzejszy vlog poczekać. No, także popakowana prawie jestem, ale muszę się dzisiaj skończyć pakować, muszę opublikować filmik, muszę zrobić te ostatnie zakupy, w sumie tylko do Bootsa na całe szczęście, nie muszę nigdzie chodzić, bo takie primarkowe zrobiłam wcześniej, w Bootsie muszę kupić 4 rzeczy, muszę nałożyć hybrydę na paznokcie, poćwiczyć, ogarnąć mieszkanie, żeby nie zostawiać tutaj po sobie bomby, odprawić się, no i tyle, takie przedpodróżowe obowiązki, dlatego ja już ruszam, bo to się niby tak wydaje, a to później się okazuje, że to wcale tak dużo czasu nie ma. Dlatego ja piję jeszcze kawę i zabieram się do pracy. Okej, ja już trochę ogarnęłam komputerowe sprawy i mieszkanie. Teraz szukam portfela, w którym jest dowód osobisty, bo właśnie się będę odprawiać. Wyglądam jeszcze dalej źle. Ale szybciutko się odprawię. Ja lubię bardzo latać z paszportem, chciałam wam powiedzieć, gdyż jest zawsze szybciej, bo jest self-service, przynajmniej w Dublinie. Ale tym razem nie chce mi się wozić, więc będę z takim śmiesznym dowodem. Zdjęcie w ogóle wygląda jak nie ja. Mogliście zobaczyć, jakaś drama, tragedia. Narodowość. Wybieram. Dobra, odprawiam się, bo zawsze mnie to stresuje, że się pomylę i później nie przejdę przez bramkę. Także odprawiam się i łączymy się zaraz. Okej, ja dalej wyglądam tak samo źle. Na razie będzie domowy dzień. Tak samo źle, ale zrobiłam kilka bardzo ważnych rzeczy, które były na już. I przygotowałam sobie wszystkie bilety. W sensie odprawiłam się u Ryanaira. Włożyłam sobie do portfelika na telefonie i wydrukowałam jeszcze inne bilety. Nie wiem, czy je trzeba drukować, czy nie. Tu już leży walizka. Myślę, że zaraz będę iść na miasto, bo jeszcze muszę kupić rzeczy na obiad. Ale najpierw się zacznę pakować. Tak jak powiedziałam, w sumie ciuchów mam tylko tyle, bo nie widzieliście, już wam pokażę. Ciuchów mam tylko tyle, tą jedną przegródkę, bardzo niewiele. Jeszcze kilka się suszy, jeszcze jedną rzecz muszę wyprać, gdzie tu się otwiera. O, tutaj tak wszystkie poukładane ładnie. Tylko widzicie dwie rzeczy, a pod spodem jest cała reszta. No i tutaj to zapinam. No i tutaj mam jeszcze całą przegródkę wolną. Także tutaj włożę kosmetyczkę. No i w sumie tyle. No i tu mam jeszcze bardzo dużo miejsca. Bardzo, bardzo dużo miejsca. Także tutaj będzie aparat i jakieś inne dziwne rzeczy. No, ale tu jest jeszcze sporo. Sporo, sporo. Także zabieram się za tą część, czyli pakowanie kosmetyków. Tak mniej więcej to wygląda. I teraz to trzeba jakoś ogarnąć, zminimalizować i spakować. Niezły bałagan. No ale cóż, jakoś sobie poradzimy. Tadam, jestem z siebie dumna. Wyglądam znacznie lepiej, bo jestem pomalowana. Przy okazji pakowania stwierdziłam, że już pomaluję się. Jeszcze włosy mam niezrobione, ale jestem ubrana. Przepiękne słońce za oknem wyszło. W ogóle ostatnimi czasy w Dublinie jest bardzo, bardzo, bardzo ciepło. O, bardzo, bardzo. Tyle tych bardzo dodałam, jakby było ze 40 stopni. Nie. Ale tak z 10, że ja zakładam, ostatnio założyłam kurtkę moją nową, tą, którą wam pokazywałam. Ona nie jest jakaś bardzo gruba. I ugi. I wyszłam do sklepu. I po prostu myślałam, że w trakcie wrócę do domu i przebiorę się, bo było mi strasznie gorąco. Tak mniej więcej wygląda moje pakowanie. Już jest wyselekcjonowane i oczywiście pamiętajcie, żeby zmieniać gramaturę produktów, już wam pokażę. Moje ulubione triki to jest oczywiście przekładanie większego do mniejszego, czyli trochę oleju kokosowego wędruje do takiego małego pudełeczka. Co ważne, olej kokosowy mogę użyć do nawilżenia twarzy na noc, no i do demakijażu, czyli to jest jeszcze kosmetyk 2 w jednym. Przełożę to szybciutko i pokażę wam, co tutaj mam.
i będę się już zbierać do sklepu. Ok, jestem gotowa, czyli po prostu mam wszystko uszykowane. Kosmetyczka, szczotka, tutaj są jakieś rzeczy dla mojej mamy, okulary, puder, szczoteczka do zębów, antyperspirant, chusteczki do demakijażu, baza, tutaj co mam? O, olej kokosowy, produkty do ust, tutaj jakaś elektronika, to się nie liczy. Klej Duo, płyn do soczewek, maszynka, jedna paletka, rozświetlacz, róż, bronzer, trochę pędzli, no i tutaj jakieś małe próbki, próbeczki. Mam z Charlotte Tilbury dużo fajnych rzeczy, jakąś maskę, krem i coś do rozświetlenia ciała. Perfumy zabieram tylko takie malutkie, resztkę, bo Mikołajek. Korektory, tutaj też jakieś pędzle. Nie jest wbrew pozorom tego dużo, może się wydawać, że troszeczkę za dużo, ale wzięłam wszystko chyba co najpotrzebniejsze i wszystko spokojnie zmieści się tutaj, pakuje się tutaj i wychodzimy. On znowu zapomniał kasy. No ja nie wiem, jak to iść na zakupy. Coś mi tutaj instagramuje, ja już chyba idę na dół. Strasznie jestem opakowana. Ten szalik chyba nie pasuje. Także lecimy, ja muszę do Butza i do Polaka, bo dzisiaj będzie zupa szczawiowa. A w Butzie, tak jak powiedziałam, cztery rzeczy, żadna nie dla mnie. No to wam pokażę. Mówiłam wam, że jest w miarę ciepło w Dublinie. No to już zmieniam zeznania i wersję. Jest strasznie, aż widzicie, mam takie oczy od wiatru zapłakane. Straszna zima. O, o. Dzisiaj jarmark działa, zaraz zobaczycie. O ile nie wpadnę na auto. Uwaga, uwaga. Jedzie, jedzie. Coś do siebie będzie działo. Nie przypomina to jarmarku świątecznego. Bo ostatnio tylko stał jakiś pan i krzyczał: tak, rebany. Więc nie wiem, to nie ma świątecznego klimatu. Ale jarmark jest. Zasadniczo to zamiast choinki można tutaj kupić korsa za dwie dychy. Także jakby ktoś chciał, to to jest dobre miejsce. Torebki świąteczne też są. Oj, przepraszam, coś zasłoniłam. Strasznie zimno, mam prawie wszystko i szef z tej strony, muszę go jakoś wywinąć. Mam prawie wszystko, zabrakło tylko pudru. Oczywiście już kiedyś byłam, to był, a teraz go nie ma. Ale na szczęście jest Butz jeszcze na lotnisku, także jeszcze zobaczę tam. Jak nie będzie, no to trudno. Ale mam trzy rzeczy, trzy korektory, które miałam mieć. Więc spoko. I idę teraz to zimno do domu robić zupę. Szczawiową, pokażę wam może. O, widać, czas torebki wystaje. Okej, wróciłam już ze sklepu, to był bardzo szybki wypad. Poszłam tylko właśnie po te rzeczy, których potrzebowałam i po obiad, także idę robić obiad. Na razie pakowanie odstawiam na chwilę, pokażę wam, co kupiłam. Aha, jeszcze mi się dodał w międzyczasie, jak mnie nie było, filmik, dlatego też zobaczę, co tam napisaliście, ale dopiero się chciałam dodał. No, mam tylko taką siateczkę z Booksa. Już wam pokażę, co tu jest. Tak jak powiedziałam, trzy korektory. Nie zajmują mało miejsca, więc takie gifciki mogę wozić. Raz, dwa, trzy. Ten jest ponoć bardzo, bardzo fajny. Będę go musiała przetestować. Ponoć nie ma go w Polsce. No a tych to wiadomo, że nie ma. Jeden, dwa. Wszystko jest. Kompa odpalam. Tyle sprzątam i tutaj tak troszeczkę. No i idę robić szczawiową zupę, ale na szczęście postawię i sama się będzie robiła, a ja będę dalsze obowiązki wypełniać. Dzisiaj to kompletnie nie wiem, jak to się stało, ale zrobiła się już bardzo późna godzina. 9:00, aż nie wiedziałam, że jest tak późno. Nie wiem nawet, kiedy było tutaj ostatnie wejście. Chyba mówiłam, że idę robić zupę, więc zaczęłam robić zupę.
zrobiłam tę zupę i przyjechali goście, znajomi i długo siedzieli, później jeszcze moja mama dzwoniła, a ja w międzyczasie jeszcze robiłam paznokcie. Mogę wam pokazać, co sobie tutaj wyczarowałam. O proszę, mam świąteczny motyw. Jakieś tutaj śnieżynki, brokat, jakieś no takie biało-czerwone. Bardziej świąteczne niż kiedykolwiek. No i jako, że robiłam hybrydy i jeszcze hybrydy ze wzorkiem, to troszeczkę mi to zajęło. Jeszcze w międzyczasie rozmawiałam i tak dalej, więc nie wiem, no zrobiła się 9 i ja już nie mam siły dzisiaj ćwiczyć, dzisiaj sobie odpuszczę, może jeszcze jutro rano mi się uda, ale nie wiem, no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze muszę usiąść do komputera, bo dużo nowych komentarzy, jeszcze będę chciała dzisiaj zmontować ten filmik, żeby jutro wam go puścić przed podróżą, ale ogólnie to dzisiaj spoko, bo wyszłam na te zakupy, kupiłam to, czego mi brakuje. Co jeszcze dziś? O, i pomalowałam te paznokcie. No i w miarę się w sumie spakowałam. Jutro tylko kilka rzeczy, jakieś elektronika, komputer i tak dalej. Także już nie ma tragedii. Ja w sumie chyba teraz właśnie idę, odpalę kompa, zmontuję film i idę się umyć. No i łączymy się jutro, bo teraz będą codzienne daily vlogi, przeplatane ewentualnie czymś innym. Jutro się łączymy, widzimy. Już z trasy, już z lotniska. Już z Polski, mam nadzieję, że będzie jutro wejście. Chociaż mam lot o której? O 17:40, tak jak wspominałam. Więc już w sumie od popołudnia będę w drodze, ale dopiero koło 21:00 będę w Polsce. Strasznie się cieszę, o Boże, jak się cieszę. W zeszłym roku nie byłam w domu na święta, więc w tym roku driving home for Christmas. Bardzo, 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 bardzo fajnie, tak bardzo się cieszę. Nawet nie umiem tego opisać słowami. No, w zeszłym roku musiałam sobie odpuścić, w tym roku na szczęście się udało. No, jestem przeszczęśliwa i mam nadzieję, że właśnie tak jak bardzo się cieszę, tak super ten okres będzie i tak bardzo podobać wam się będą daily vlogi. Także ja już się z wami na dzisiaj żegnam, idę złożyć dla was vlogaska i do zobaczenia jutro. A, no i śledźcie mnie na Instagramie i na Facebooku, bo tam na pewno informacje, gdzie jestem, co robię i z kim jestem, będą pojawiać się jeszcze szybciej. Pa, pa!